pizza z grilla elektrycznego? W zimę? Sprawdzamy tego małego wariata. Przepisów na ciasto do pizzy jest w internecie bardzo dużo. Długi, krótki czas wyrastania, zakwasy, drożdże. Ja na pokazach zazwyczaj korzystam z absolutnie najprostszego przepisu, jaki można w ogóle znaleźć w sieci. Najprostsze rozwiązania mogą być dobre, jeżeli zadbamy o wszystkie inne detale przygotowania pizzy. Produkty dobrej jakości, temperaturę i dobry sprzęt. W opisie macie link do szczegółowego filmiku z przepisem na ciasto ze strony Webera. Tutaj skrócona wersja. Na pizzę używam 1 kg mąki. Zazwyczaj jest to włoska zerówka, ale polskie mąki na pizzę też się dobrze spisują. 0,6 litra wody, 14 g drożdży świeżych, 20 soli. Drożdże rozpuszczam w ciepłej wodzie, dodaję mąkę i sól, mieszam i dokładnie wyrabiam, przynajmniej 10 minut. W mące musi się aktywować gluten odpowiedzialny za wiązanie, które sprawiają, że ciasto staje się elastyczne. Jak źle wyrobimy ciasto, pizza będzie się rozrywać przy formowaniu. Przy takiej ilości drożdży pierwsze wyrastanie trwa godzinę. Potem możemy podzielić ciasto na 6 czy 8 kulek, napowietrzyć je zawijając brzegi do środka i zostawić na kolejne 20-30 minut. Po tym czasie możemy zacząć formować pizzę. Zamiast sosu użyjemy do pizzy grillowanych pomidorów. Puls rozpalony jest w tym momencie na maksa, więc trochę go przykręcę, mniej więcej na połowę mocy. I po prostu kładę pomidory na ruszcie i zamykam. Dosłownie 10-15 minut może minęło. Patrzcie, jak wyglądają pomidory. One są już gotowe. Upieczone. Zdejmujemy je. Obieramy ze skórki. Trochę cukru brązowego. Trochę octu. Sól. Pieprz. Bazylia. Dobra. Ciasto wyrosło. Zaczynamy robienie pizzy. Jest kilka metod formowania ciasta. Jedną z nich jest właśnie takie rozgniatanie palcami. Ewentualnie możemy obracać. Ewentualnie wykorzystujemy siłę grawitacji i rozciągamy lekko tą pizzę. Jeszcze jedna metoda wygląda tak. Wolę grawitacyjną. Pomalutku to ciasto się rozciąga. Ten sos jest totalnie kozacki, ale specjalnie wziąłem widelec do tego, bo on nie był wyredukowany, więc jest tutaj dużo wody. Bardziej mnie interesuje właśnie ta masa pomidorowa, ten towar. Och, to jest pyszota. Dobra, pizza jest najprostsza, jaka może być. Margarita. Pieprz. Trochę oliwy. Możemy też brzegi przesmarować. Łopata do pizzy. Trochę mąki na łopatę. Energicznym ruchem. Grill ma 280, czyli już nie jest źle. Myślę, że 300 jest w stanie osiągnąć. Grill ma prawie 300 stopni. Pizza już myślę, że jest ok. Zdejmujemy. To się nazywa pizzucha. O, sosik, powiem wam, że to jest to. Po prostu zgrillowane pomidory. Zamiast redukowanych. Wypas, powiem wam, puls się sprawdził kozacko do robienia pizzy. Tak naprawdę to jest najlepszy test dla grilla. Zima i pizza. Wtedy, kiedy potrzebujemy 300 stopni, co najmniej.
Ja wracam do jedzenia. Opa. 300 stopni, mówię wam.